czy deweloperzy rządzą rozwojem polskich miast? Zależy, jak rozumiemy słowo rządzą, bo rządzimy w określonym celu i mamy jakąś jednoznaczną wizję, natomiast na pewno wpływają i mają siłę decydującą o procesach w mieście. Wybierają te lokalizacje, które są dla nich korzystne, orientują się na zyski krótkookresowe, a więc mają dużą przewagę negocjacyjną wobec samorządów terytorialnych. Są mobilni, mogą zmieniać miejsce, a więc mogą wobec tego w negocjacjach wygrywać i stąd poddają się często samorządy terytorialne, są na łasce, akceptują każdą prawie bezwzględnie propozycję, aby uzyskać efekt rozwojowy, aby pokazać, że w ich miastach się coś dzieje. No i dzięki temu powstają ułomne struktury urbanistyczne, które odpłacą nam się w dłuższym okresie czasu obniżeniem konkurencyjności naszych miast. Będziemy ponosić wyższe koszty społeczne, będziemy musieli dołożyć z pieniędzy publicznych na budowę infrastruktury nie w tych miejscach, gdybyśmy chcieli. Wydłużamy wobec tego ciągi komunikacyjne, powodujemy większe zużycie energii i to jest rezultat tej takiej siły sprawczej wynikającej z prostych kalkulacji i ułomnych sił rynkowych, które działają na tym rynku budowlanym. To jest bardziej kwestia mentalności czy kwestia prawa, braku dobrego prawa? To jest w tej chwili kwestia braku prawa, ponieważ świat cywilizacyjny już dawno odkrył, że procesy zagospodarowania przestrzennego powinny być regulowane planowaniem miejscowym, planowaniem strategicznym i z jakąś konkretną koncepcją przy użyciu również wielu instrumentów ekonomicznych internalizujących korzyści pozorne, które uzyskują deweloperzy w postaci wygenerowanej renty budowlanej. Tą rentą budowlaną, która jest generowana, dzielą się zarówno deweloperzy, jak i władze miejskie. U nas większość tych nadwyżek przechodzi do sektora prywatnego i stąd mamy taki rezultat. A więc trzeba dopasować prawo planowania przestrzennego do obecnych występujących reguł gry z uwzględnieniem również procesów globalizacji, przepływów kapitałów na wielką skalę. Wszystkie kraje to zmieniają, to nie jest tylko problem Polski, tylko że myśmy zderegulowali totalnie, a próbowaliśmy wprowadzić jakieś tylko symptomy planowania miejscowego bazujące na XIX-wiecznym systemie.